Witam, tu Aristeo na szlaku wielkiej przygody. W poprzednim odcinku przebyłem taki szlak we wnętrzu góry. Z ledwością udało mi się przeżyć. Ale gdy expiłem teraz, wyczyściłem cały ten przesmyk górski. O, białe wilki. I już tak źle nie było. Przy czym taktycznie zastosowałem taką metodę, że poszedłem nie od tej tutaj strony, tylko od tych obozów orków. A to dlatego, ponieważ przeciwnicy, którzy mnie wtedy ścigali, no udali się w kierunku wręcz przeciwnym, a nawet się troszeczkę rozeszli, więc udało mi się ich usuwać pojedynczo. Tak. Najgroźniejsi to byli... w zasadzie... żywiołaki lodu, ale... No ja jednak... O! Ja jednak bardziej bym powiedział, że... gargulec stanowi dla mnie większy problem, ponieważ... ponieważ potrafił jednym... atakiem zabrać połowę życia. A ten żywiołak lodu, no to... musi się trochę bardziej starać. Wstań. Dobra, na trucizna. No. Najlepsze są takie pojedynki sam na sam. Jeden na jeden. Jak widać, ten jest odporny na zimno, ale ja w zasadzie nie zadaję takich obrażeń, więc nie jest to problem. Odwiedziłem miasto, tak więc mam bardzo dużo eliksirów. Tak. Mak. Ładne rękawice. Znajdą się jakieś dla mnie? Mogą być z futerkiem. O, gargulet właśnie. No, kiepsko, bo są dwa. Ale ten akurat udało mi się go tak potraktować, że nie zdążył zadać swoich ciosów. No, trzeba przyznać, że te wewnątrz, znaczy właściwie jednego spotkałem we wnętrzu góry, to był groźniejszy. Stanął większe wyzwanie. Teraz jak te płatki śniegu spadają i kursor myszy jest taki biały, albo przedstawia elfkę, to czasami nie wiem za bardzo, w co trafiam? Można się pogubić. Biorąc pod uwagę, jak ja sobie tutaj momentami ciężko radzę z tym supermutem, to dosłownie jak sobie radzą ludzie, którzy grają, dajmy na to, jednoręcznym mieczem, nie wiem.
przejściowy. Atak, który wykonywał na mnie gargulec w tym przesmyku morskim, który był bardzo skuteczny, odbierał mi nawet ponad połowę życia. Że na 5 wypraw tak zwanych King Runów do Króla Królów dwa razy wypadło mi coś żółtego, czyli amulet i zbroja. No cóż, to jak na 5 razy, to czy to jest dużo, czy mało? Znaczy, czy warto chodzić, czy nie? No trudno mi powiedzieć. W każdym razie nie jest to jakiś wielki wysiłek. Ale lak. O! Fajnie. Znalazłem punkt teleportacyjny. No właśnie, popatrzmy. Tu do góry coś na mnie czeka, lub raczej ktoś. A tak, tu jest ścieżka w prawo, w lewo. Trudno powiedzieć, która mnie doprowadzi do samego celu. Dlatego w następnym odcinku zaczniemy od dołu. Ale gdyby się okazało, że prowadzi do góry, to chyba jednak zawrócę jeszcze w lewo. Tak. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się.